Czuwaj. Jest z nami podharcmistrz Przemysław Proszowski. Czuwaj. Członek komendy do spraw promocji. Przemku, widzimy cię w drugi raz, już drugi raz w tej samej roli. Powiedz nam, skąd czerpiesz pomysły? A mam to szczęście, że na co dzień pracuję w branży promocyjnej, branży reklamowej, więc pomysły jakby też czerpię z mojego życia zawodowego oraz z projektów, które realizuję i które prowadzę. I staram się w pewien sposób przekładać, od razu myśleć, w jaki sposób mogę to użyć w harcerstwie, w jaki sposób mogę to użyć w tegorocznej wędrowniczej watrze. I wydaje mi się, że to jakby stałe moje źródło takich inspiracji do tego, jak to może wyglądać, jak to w tym roku może wyglądać. A jak różniły się przygotowania przed zlotem tegorocznym do tych z roku poprzedniego? Różniły się bardzo, bo konwencja się zmieniła. Tak naprawdę w tamtym roku mieliśmy mocno wypasione centrum naukowo-technologiczne. W tym roku jesteśmy w lesie i w tym roku bardzo chcieliśmy postawić na ten klimat typowego wędrownictwa, typowego harcerstwa, takiego powrotu do korzeni. I tutaj ta komunikacja zdecydowanie była postawiona na to, żeby harcerze odcięli się od wszelkich mediów, żeby odcięli się od internetu, żeby skupili się na takiej więzi z przyrodą, żeby poczuli serce Bieszczad oraz posmakowali trochę tego podkarpackiego powietrza. Domyślam się, że łatwo jest tutaj odciąć się od internetu i od zasięgu. Właśnie jest zasięg LTE, więc wszyscy korzystają, co nas bardzo dziwi. Ale mimo wszystko, przynajmniej ja tak jak chodzę po zlocie, zauważam, że mało osób siedzi tak jakby z nosem w telefonie, co mnie bardzo cieszy. Jest to dosyć duża obawa przez to, że coraz to nowe roczniki wchodzą na watrę, a coraz to nowe przyzwyczajenia, które przynoszą z domu, przynoszą ze swoich środowisk. Dlatego mnie to cieszy, że to wygląda w taki sposób, że mimo wszystko ten klimat wędrowniczej watry, ten klimat lasu, jestem z lasu, jest zachowany. Wiem, że w zespole promocji, jak już sama nazwa mówi, nie jesteś sam, nie jest to zespół jednoosobowy. Jakich osób potrzebujesz w takim miejscu? Może ośmieli to chętnych do IST na przyszłe lata? Przede wszystkim, jeśli będę mieć przyjemność, chociaż mam nadzieję, że ktoś mnie zastąpi w przyszłym roku, to zrobię taką promocję dla przyszłego szefa promocji. Myślę, że potrzebne są przede wszystkim osoby, które są terminowe. Jeśli chodzi o pracę w promocji, bardzo ważne jest to, żeby materiały, które są określane, harmonogram, który jest budowany, żeby był trzymany i żeby rzeczywiście to się działo w określonym czasie. Pewne osoby pracują nad strategią promocji o wiele wcześniej i nic nie dzieje się przypadkowo. To, co drodzy widzowie, uczestnicy mogliście widzieć na Facebooku, na różnych innych mediach, nic się nie działo przypadkowo, wszystko było zaplanowane dokładnie co do dnia, co do godziny, więc przede wszystkim terminowe. I chciałbym powiedzieć, że są potrzebne osoby o takich różnych umiejętnościach, ale tak naprawdę potrzebne są chęci. Chęci do rozwoju w konkretnym obszarze. Jeśli chodzi o obszar promocji, to głównie chyba trzeba postawić na grafików. Przez to, że to graficy odwalają naprawdę wilczą robotę przed watrą, wszystkie materiały, wszystkie banery, informatory zlotowe, wszystkie rzeczy, które pojawiały się w internecie. To jest praca mocno czasochłonna i ktoś musi na to poświęcić swoją wolną chwilę. Myślę, że fotografowie na zlocie. W tym roku jestem naprawdę zadowolony, jestem zachwycony fotografami oraz tą, jaką robotę odwalają, przez to, że jak pracowałem w promocji rok za rokiem, wiem, jakie zdjęcia są potrzebne, wiem, jakie zdjęcia będą dobre w przyszłym roku do promocji i tak naprawdę chciałbym zrobić dobry fundament dla przyszłego szefa promocji, żeby miał z czego korzystać. Myślę, że przyszły szef promocji będzie naprawdę całował po rękach fotografów, bo zdjęcia są fenomenalne. No i przede wszystkim osoby, które chciałyby gdzieś tam zaczerpnąć szklankę wody z działu marketingu i reklamy, przez to, że prowadzenie Facebooka
oka, śledzenie tych wszystkich zmian, jakieś nowinki, czy sprawne odpowiadanie na poszczególne sytuacje, to są te rzeczy bardzo ważne, które bez problemu można się nauczyć. Więc przede wszystkim osoby, które są terminowe oraz osoby którym się chce. Dobrze, Przemku, dziękujemy Ci bardzo też za te wszystkie uśmiechy, jakie pojawiły się na naszych twarzach, kiedy przed Watrą przeglądaliśmy stronę watrową, wszystkie śmieszne rzeczy, które były tam wrzucane, ale pomimo tego, że były śmieszne, były też bardzo treściwe w informacje, merytoryczne właśnie. Dziękuję Ci bardzo również za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Czuwaj. Czuwaj.